Słuchacie wiadomości Radia Elka. Zderzenie cysterny z samochodem osobowym, wyciek oleju, na którym poślizgnął się motocyklista, 4 osoby poszkodowane, liczne złamania i szok pourazowy. Tak w skrócie wyglądał scenariusz ćwiczeń wschowskich służb ratunkowych, które odbyły się dziś w okolicach Siedlnicy. Służby poradziły sobie bardzo dobrze z zadaniem. Przewidzieliśmy typowe zdarzenie, jakie może mieć miejsce na drodze. Brygadier Tomasz Sosnowski, zastępca komendanta wschowskiej Straży Pożarnej. Cysterna przewożąca olej napędowy, jakich jeździ bardzo dużo na terenie powiatu. Cysternę uderzył samochód osobowy, uszkadzając jej bok. Nastąpiło zerwanie płaszcza i cysterna jeszcze jakiś czas jedzie. Po drodze wychlapuje się olej napędowy. Po tym zderzeniu samochód osobowy wpadł do rowu, natomiast naprzeciwka jechał jeszcze motocyklista, który na tej plamie oleju się pośliznął i też jest uczestnikiem wypadku. 3 osoby będą w samochodzie. Mają różne rodzaje obrażeń, ale generalnie są to typowe obrażenia, z jakimi możemy mieć do czynienia przy wypadku samochodowym, czyli złamania kończyn. I 4. poszkodowanym będzie motocyklista, który gdzieś tutaj będzie leżał. I jak się czują poszkodowani po całym zdarzeniu? Żyjemy, przeżyliśmy całe to zdarzenie związane z udzielaniem nam pomocy. Jedna osoba nie przeżyła, ale stoi. Stoi idzie, obok. Idzie, jest rura. Jest. Teraz jest ciekawe zdarzenie. Mamy świecie z przypadkami zdarzenia, którego właśnie kierowca sobie uciekł. Cysternę. To jest dalszy ciąg ćwiczeń. Ucieka! Trzeba go gonić. Trzeba go gonić, a nikt nie reaguje. Nikt nie reaguje. Co tutaj były za obrażenia u ciebie? Połamane ręce. Pana? Złamanie otwarte kości podudzia i złamanie przedramienia. Ból w lewym biodrze i rozcięcie na czole. A jak to się stało, że pan nie przeżył? Brak tętna i uderzenie głową gdzieś o szybę czy o kierownicę. A były pasy? Były pasy, stwarzały problem. Panie komendancie, jak z oceną służb po zakończeniu ćwiczeń? Ocena pozytywna, przygotowanie służb dobre, współpraca służb dobra. Nie ma żadnych problemów na linii policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna.